Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj dość krótka informacja, przynajmniej na razie, odnośnie dwóch kodów, które Playa stworzyła specjalnie dla Was i za pośrednictwem moim, czyli po prostu dla moich widzów. Jestem bardzo zaskoczony, powiem Wam szczerze, dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj, czyli w czwartek. Dowiedziałem się też, że nie mogę przed dzisiaj, przed godziną 16 Wam tych kodów publikować. Troszeczkę się tam nie zrozumiałem, na Discordzie już Wam zapostowałem kod na W54, bo myślałem, że tylko ten dla wszystkich graczy można dopiero dzisiaj o godzinie 16 opublikować. Okazało się, że obydwóch nie mogliśmy publikować wcześniej, więc tam to pousuwałem, to takie wyjaśnienie, dlaczego zostało to usunięte z Discorda. No ale dzisiaj o godzinie 16 ten film wlatuje, czyli w piątek, i już obydwa kody mogę dla Was opublikować. Od razu powiem, że jeden kod jest dla wszystkich graczy na każdy serwer, czyli to, co najbardziej chcieliście. Natomiast drugi kod to jest taki standardowy na W54, taki standardowy na start. No i od razu Wam powiem, że kody można dla graczy oczywiście z W54, którzy zamierzają tam grać, kody można łączyć, więc jak gracie na W54, to możecie użyć i tego na W54, i tego dla wszystkich graczy. Więc tak jak mówię, tak to wygląda. Od razu jeszcze powiem dla jasności, ja to nagrałem w czwartek, zaraz po tym jak się dowiedziałem o tych kodach, Wy to dostaniecie pewnie w piątek o godzinie 16, czyli o tej mogę te kody opublikować i o tej również startuje tutaj to wydarzenie gildyjne Helewator, z którym właśnie ten kod dla wszystkich graczy jest związany. No ja tu mam jeszcze odliczanie, no bo wiadomo, i nagrywam to tak jak mówię wcześniej. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. To jest bardzo, bardzo istotne. Zostawiajcie tego kciuka, bo myślę, że dość fajnie tutaj twórcy to rozegrali. Ja sam nie wiedziałem, że będzie taki kod, dopiero dowiedziałem się przed chwilą, czyli w czwartek, że będzie właśnie taki kod dla wszystkich graczy, więc to bardzo, bardzo fajnie. No i jeżeli chodzi o tego kciuczka, to bardzo miło mi będzie, jak zostawicie tutaj fajną ilość, więc bombardujecie te kciuki w górę. Oprócz tego subujcie z dzwonem, żeby nie przegapić żadnego kodziku, który będę miał dla Was, bo pewnie jeszcze będą na inne serwery, dla wszystkich pewnie z okazji tam jakichś, nie wiem, może urodzin, może czegoś, coś tam zrobią, zobaczymy, ale ważne, żeby subować z dzwonem, żeby tego nie przegapić. Oprócz tego wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i oczywiście w opisie. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać, więc tak jak mówię, jeden kod jest tylko dla graczy na W54, a drugi jest dla wszystkich. Ten kod z W54 można łączyć z tym kodem dla wszystkich. Tu oczywiście mowa do osób, które zaczynają na W54, nie? Bo myślę, że to jest istotne i może zaczniemy od tego kodu na W54. Nie wiem, jaki jest sens ukrywania go, dlatego że od dawna już wiadomo, że kody to jest po prostu nazwa youtubera plus numer serwera, czyli w tym wypadku będzie to Neutral54, oczywiście to już Wam powiem. No i po prostu nie wiem, czemu, po co to ukrywać, nie? W sensie ten z Helewatora kod, o którym zaraz powiem, no to rozumiem, no bo jakby Helewator startuje o 16, jego można dopiero od 16 używać, no to jakby logiczne. No ale jeżeli chodzi właśnie o ten z W54, nie wiem czemu, no ale taki mieliśmy, tak nam kazali po prostu nie mówić przed dzisiaj, przed godziną 16, więc powiedzmy częściowo się zastosowałem, bo tam nieporozumienie wyniknęło. No ale nieważne, kod na W54, tak jak mówię, i wszystkie informacje o nim. W54 swoją drogą, no ja tu mam jeszcze odliczanie, właśnie w tym momencie wystartowały, jak ten film wleciał na kanał. Mam nadzieję, że założyliście konto przed startem. Warto jest to robić, dlatego że po pierwsze możecie zająć swój nickname, a po drugie zamiast 10 grzybów za potwierdzenie dostajecie tych grzybów 25, czyli macie 15 za założenie postaci, 25 za potwierdzenie maila, czyli to już jest 40, i macie jeszcze 50 za sam kod, czyli, bo to od razu powiem, że kod mój, jedną z nagród za niego jest właśnie 50 grzybków, więc tu od razu powiem, że bardzo fajna opcja, więc warto te postacie zakładać jeszcze zanim serwer wystartuje. No teraz już nie macie tej opcji w momencie oglądania tego filmu, no ale to jest dość istotne. No i tak, aha, jeszcze powiem, chyba tego nie mówiłem na początku, kody twórców, i ten dla wszystkich graczy, i ten na W54 można użyć tylko od jednego twórcy, więc jak wpiszecie Neutral54, to już nie wpiszecie innego twórcy. Jak wpiszecie tam Neutral Helewator, bo taki będzie drugi kod, do niego zaraz przejdę, to nie wpiszecie jakby od innego twórcy również, więc będzie mi bardzo miło, jak użyjecie mojego, nagrody są te same od każdego, a mimo wszystko, tak jak mówię, ja z tego nic nie dostaję, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, a są to statystyki, które myślę, że są bardzo, bardzo istotne.
Właśnie dlatego, że mogę takie nagrody, potem takie kody, jakieś kody ewentualnie na same grzyby, na każdy serwer, które też czasem dostaję, potem właśnie otrzymywać od twórców, bo widzą oni, że community jest moje duże i warto wam coś tam rzucić za moim pośrednictwem, wiadomo. Więc oczywiście tutaj chodzi tylko i wyłącznie o statystyki, ile osób takowych kodów użyje. No ale dobra, przechodzimy do sedna. Kod na W54, wszystkie informacje o nim, lecimy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kod na W54, no to tak jak mówię, jest to Neutral 54. Co on daje? Daje nam jedną potkę nieśmiertelkę, daje nam wierzchowca 50% i daje nam 50 grzybów. Czyli no bardzo fajna opcja dla graczy free to play, którzy założyli konto właśnie przed startem serwera z linku tam w54.syfygamy.net. Można było to zrobić, jeżeli nie widzieliście na liście serwerów W54. No bo tak, po pierwsze macie tutaj sobie 90 grzybów na start w ogóle bez płacenia nawet złotówki, to pierwsza sprawa. Wierzchowca najlepszego na 2 tygodnie, więc bardzo fajny początek. No i oczywiście potkę nieśmiertelkę również na początku się przyda, jak te lochy się w miarę często pokonuje. Więc to jest Neutral 54. Można go użyć od 4 marca godzina 16:00, czyli równo ze startem serwera, do 3 kwietnia godziny 23:59, czyli no generalnie do końca 3 kwietnia, do końca tego dnia. I tutaj bardzo istotne, kodu można użyć do 20 levela, nie od, tylko do. Więc jeżeli najlepiej po prostu od razu, jak się logujecie na serwer, od razu tego kodu użyć i mieć to z głowy, dlatego że no wiadomo, potem możecie za szybko wbić ten 20 level, to w miarę szybko idzie i później po prostu przegapicie użycie tego kodu, a szkoda, więc lepiej go użyć po prostu od razu właśnie na pierwszym levelu, nie? Bo tak jak mówię, do 20 levela on działa. No i może teraz wam zaprezentuję, na W54 niestety nie idzie tego jeszcze zrobić, bo funkcja jest dostępna po starcie serwera, wy to już możecie w tym momencie robić, jak to oglądacie, więc no tutaj wam tego nie pokażę, no ale oczywiście możemy sobie wejść na inne konto, klikamy sobie tutaj plusik obok ilości naszych grzybków, no i wpis tutaj gratis, klikamy, no i wprowadź tutaj swój kupon bonusowy, wpisujemy Neutral 54, klikamy daj mi bonus, no jak widzicie kupon jest not ready i to oznacza, że po prostu no kod jest, w sensie kupon jest taki i tak dalej, no ale jeszcze nie działa, no bo oczywiście będzie on działał tylko na W54 i tylko od godziny 16, czyli od teraz, więc w sumie jak wy to oglądacie, to już możecie lecieć na W54 i go używać. Możecie też pisać w komentarzu, jaką postacią zaczęliście na W54, jaką klasą, jakie tam macie plany i tak dalej, kto gra, to będzie mi bardzo, bardzo miło sobie poczytać. Natomiast druga sprawa jest taka, że kod z okazji elewatora. No właśnie, mamy ten elewator. Jak widzicie, ja tu mam jeszcze odliczanie. Wy już w tym momencie możecie ogrywać ten elewator. Możecie mi oczywiście pisać w komentarzach wasze opinie na temat tego elewatora. Czy on jest spoko, czy on jest słaby, czy co. Ja postaram się jeszcze dzisiaj, czyli oczywiście dla was w piątek, jeszcze wieczorkiem, jak wrócę do domu, bo wy to dostaniecie o 16, ja wrócę do domu jakoś o 17, więc może jakoś na wieczór jeszcze jakieś pierwsze podejście do tego elewatora sobie wbijemy, zużyję trochę grzybów i po prostu zobaczymy, jak to będzie szło, jak to wygląda, jak to działa, z czym się je i może jeszcze właśnie dzisiaj jakoś tam później wieczorem dla was ten film przygotuję. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o to w ogóle, o co chodzi z tym elewatorem, co to jest i tak dalej, zachęcam do obejrzenia filmów wtorkowego i środowego, tam są wszystkie informacje na ten temat, wszystkie suche fakty, jak to działa, co z czym się je i tak dalej, więc kto nie widział, to oczywiście może wbijać na tamte odcinki. No i dobra, odnośnie samego elewatora, to dostaliśmy również kod. Kod, który wygląda w następujący sposób, to od razu wam powiem, Neutral podłoga elewator, wielkość liter i w tamtym kodzie i w tym nie ma za bardzo znaczenia, ale żeby to tak ładnie wyglądało, to wpiszemy tak. No i jak widzicie, jak klikniemy daj mi bonus, to również kupon jest not ready, natomiast wy już go możecie używać i ten kod jest już na wszystkie serwery, na dosłownie wszędzie go możecie wpisywać i będzie on działał. Jeżeli gracie na W54, to również możecie go używać razem z tym kodem z W54, one się łączą, to jest bardzo istotne, wiem, że powtarzam to milion razy, ale i tak będą pytania, a jakbyście nadal czegoś nie wiedzieli, to pytajcie śmiało, no będę się starał odpowiadać.
No i właśnie, kupon drugi to jest, tak jak mówię, mój nickname, czyli Neutral Podłoga Hellevator. Działa on na każdym serwerze i co on daje? Może teraz do tego przejdziemy na szybko. Więc tak, po pierwsze daję wam 25 kart kluczy. Co to są karty klucze? Zbierając te karty klucze możemy walczyć z kolejnymi przeciwnikami w Hellevatorze za darmo. To jest bardzo fajne, bo na początek chyba mamy 15, jak się nie mylę, i potem z tymi 25, no oddala nas to od tego, żeby używać po prostu grzybów, nie? W sensie, że nie musimy tych grzybów tam tak szybko zużywać, tylko dzięki temu, że użyjemy tego kodziku, to po prostu będziemy mogli dłużej walczyć za darmo, w skrócie. Więc to jest taka najbardziej cenna nagroda z tego kodu. Oprócz tego dostajemy jeszcze jedną nieśmiertelkę, więc to też przyjemna rzecz, i 100 klepsydry. Te klepsydry myślę, że na W54 również się przydadzą i będą fajną nagrodą, więc to jakby kolejna sprawa. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o to, co dostaniemy, no to już wiecie, od kiedy on jest ważny. Jest on ważny od teraz, czyli od piątku, od godziny 16, od 4 marca, natomiast jest on ważny do 6 marca, do 23.59, czyli, o ile się nie mylę, zaledwie do niedzieli. Więc tylko 2 dni, także tego kodu musicie się śpieszyć używać, żeby fajnie sobie ten Hellevator, fajnie sobie w niego wejść, fajnie sobie zacząć rozgrywkę, jeżeli o niego chodzi. No i level gracza to standardowo musicie mieć 10, powyżej 10, dlatego że do Hellevatora można wejść powyżej 10 levela, więc no ma to po prostu sens. No i tyle, więc w skrócie, jakie są 2 kodziki? Tu wam mogę jeszcze raz powiedzieć, używajcie ich obydwóch i myślę, że będzie wam to naprawdę, będziecie mieli przyjemny początek rozgrywki na nowym serwerze, albo po prostu na starym się pobawicie za darmo. Nie, zanim wydacie grzyby, to będziecie mogli dłużej testować, że tak powiem, ten Hellevator. Po pierwsze jest to Neutral Podłoga Hellevator, tak jak mówię, no i druga sprawa, na nowy serwer, na W54, to jest po prostu Neutral 54. Dobra, to tyle, to tak w skrócie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie wam odpowiem, i wyczekujcie kolejnego filmu, gdzie będziemy już ten Hellevator sobie ogrywać. A jak nie wiecie, o co chodzi i tak dalej, to zachęcam do obejrzenia filmu wtorkowego i środowego, bo tam o wszystkim opowiadam. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam o tym subie z dzwonem, przypominam o tej łapie w górę, przypominam oczywiście o pisaniu komentarzy, waszych opinii, to co tam wcześniej poruszałem. No i oczywiście wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Na Discordzie info macie praktycznie od razu z pierwszej ręki, więc tam naprawdę warto być. No bo wiadomo, zanim wrzucę film, to trochę trwa, no ale jednak na Discordzie mogę to napisać w chwilę. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i do, mam nadzieję, że później, mam nadzieję, że tak jak mówię, film wleci jeszcze z ogrywania Hellevatora dzisiaj wieczorkiem. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!